Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie witam naszych gości, panią profesor Małgorzatę Milanowską. Bardzo witam serdecznie byłego ministra kultury, pana profesora Arkadiusza Wagnera i pana doktora Piotra Rybsona. To są bardzo ważni uczestnicy naszego dzisiejszego wysłuchania, bo chyba po raz pierwszy w historii jesteśmy w takiej sytuacji, że dzieją się rzeczy niewyobrażalne, że nagle polski rząd postanawia oddać jedno z najcenniejszych dzieł, które znajduje się w zbiorach Polski. Chcemy od ekspertów dowiedzieć się, czy w ogóle takie sytuacje mają miejsce i czy takie rzeczy dzieją się na świecie. Jaka jest wartość tego dzieła? Dlaczego tak się dzieje? I jaki to może mieć wpływ na dalsze działania w naszym kraju? Bo zawsze Polska była tym krajem, który dbał o wszystkie dzieła sztuki, dzieła historii, które w naszym kraju się znajdują, mając wiedzę, że straciliśmy w czasie II wojny światowej w naszej historii większość naszych wspaniałych dzieł. Dlatego tak bardzo staraliśmy się zawsze i wszyscy ministrowie kultury o to, żeby pozyskiwać, a nie wyzbywać się tak ważnych dzieł. Dlatego dzisiaj to wysłuchanie, o tym jak ono będzie przebiegało, opowie pani przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska. Ja chciałam przywitać posłów, szczególnie z Komisji Kultury i wszystkich innych i senatorów, bo ta sprawa jest bardzo ważna. Na to spotkanie zaprosiliśmy także przedstawicieli innych klubów opozycyjnych. Transmisja będzie w internecie po to, żebyśmy uzyskali wiedzę, bo mając dobrą wiedzę, można wtedy lepiej i skuteczniej działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam także bardzo serdecznie w imieniu części Komisji Kultury, no właśnie może w imieniu całej Komisji Kultury, tak już niech tak będzie. Proszę Państwa, na poprzednim posiedzeniu Sejmu próbowaliśmy się dowiedzieć, skąd taka decyzja, jakie mogą być jej konsekwencje o przekazaniu tak cennego zabytku Węgrom. No ale pan poseł Adamowicz zadawał pytanie w trybie normalnym sejmowym i muszę powiedzieć, że rzadko zdarzało mi się słyszeć tak pozbawioną jakichkolwiek kompetencji odpowiedź przedstawiciela rządu. Odpowiadała nam pani wiceminister z kancelarii premiera. Miałam wrażenie, że w ogóle nie wie, o czym mówi. No i jak gdyby w ślad za tymi bardzo przykrymi doświadczeniami postanowiliśmy zrobić to wysłuchanie, bo podczas tamtego pytania posłowie, ci, którzy byli obecni na sali i ci, którzy śledzili transmisję, naprawdę niewiele się mogli dowiedzieć. A sytuacja naszym zdaniem jest wręcz skandaliczna. Nie boję się użyć tak ostrego i mocnego słowa. Proponuję taki tryb tego naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ mamy trójkę naprawdę znakomitych tutaj fachowców, osób kompetentnych, właściwie najlepszych w swoich także dziedzinach, to zaproponowaliśmy taki tryb, że Państwo jak gdyby będą nam tutaj prezentowali problem w trzech turach. W pierwszej turze każdy jakby zgodnie z kompetencjami, bibliofil, muzealnik i historyk sztuki, ale także minister, bo tak trzeba na to powiedzieć, osoba, która wie, jak powinna wyglądać polityka kulturalna państwa. Pierwsza tura, potem jak gdyby druga tura i jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, to je na zakończenie zadamy i Państwo nam odpowiecie. Nie prowadzimy debaty, bo i nie ma tu w tej chwili tej drugiej strony, jak Państwo widzicie, ale i też taka była intencja. My chcemy się dowiedzieć, abyśmy do ewentualnej debaty, jeśli się odbędzie na forum Sejmu, czy w ogóle parlamentu, byli bardzo dobrze przygotowani. I z mojej strony tylko tyle. Bardzo proszę, Państwo jakoś ustaliliście kolejność. Chyba tak. To bardzo proszę, z tego co wiem, tak pan profesor Wagner. Pani Przewodnicząca, Pani Marszałek, Szanowne Panie i Panowie Posłowie.
Gdy opowiadałem o tym, że książka, która jest przedmiotem naszego zainteresowania, to jest skarb Rzeczypospolitej. Jeden z największych skarbów, który mamy w polskich zbiorach państwowych, to nie używałem figury retorycznej. Odzwierciedlałem rzeczywistość, dlatego że ta właśnie książka, która znajduje się w Książnicy Kopernikańskiej w Polsce, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest jednym z największych skarbów sztuki i kultury, które pomimo wszelkich burz dziejowych zachowały się w naszych polskich zbiorach, zbiorach Rzeczypospolitej. Co to jest w ogóle ów kodeks Korwina, o którym tak wiele się mówi w mediach? To jest książka, która po pierwsze pochodzi z jednego z największych i najsłynniejszych księgozbiorów bibliofilskich, humanistycznych w Europie z schyłku XV wieku. To jest dzieło pochodzące z biblioteki Króla Węgier Macieja Korwina, która za życia tego władcy liczyła około 3000 woluminów manuskryptów, co niejako przesądzało o tym, że był to potężny księgozbiór europejski, nawet obierając za punkt odniesienia księgozbiory watykańskie czy książąt włoskich. A zatem po pierwsze jest to książka, która pochodzi z jednego z największych i najsłynniejszych księgozbiorów humanistycznych w całej renesansowej humanistycznej Europie. Po drugie, jest to książka, która na tle owych około 3000 pierwotnie i kilkuset obecnie zachowanych woluminów jest absolutnie wyjątkowa w skali światowej. Podkreślam to z całą stanowczością. Absolutnie wyjątkowa. Dlaczego? Dlatego, że w odróżnieniu od innych książek znajdujących się w tym zbiorze, wśród których były Biblie, inne dzieła religijne, były tak zwane humaniora, były dzieła autorów greckich, rzymskich, to jest książka jedna, jedyna, która opowiada o całej reszcie tej biblioteki. Innymi słowy, owo dzieło florenckiego humanisty Naldo Naldiego jest peanem na cześć wspaniałości tejże biblioteki króla Macieja Korwina. Ale ona nie ogranicza się tylko do panegirycznych słów pod adresem tej biblioteki czy samego króla. Ona jest czymś, co przyznaję z węgierskiego punktu widzenia, jest niezwykle cenne, niezwykle ważne. Ona opowiada, jak wyglądała ta biblioteka, jaki był rozkład mebli, jaki był rozkład książek w tejże bibliotece i w końcu stanowi coś w rodzaju specyficznego, bo upoetycznionego katalogu tej biblioteki. Ona po prostu opowiada o tym, co w tej bibliotece było. A zatem jest to jedna, jedyna książka z księgozbioru Macieja Korwina, która opowiada o wszystkich innych książkach w tej bibliotece się znajdujących. No i w końcu trzeci powód, dla którego omawiamy tę książkę jako prawdziwy skarb Rzeczypospolitej. To jest arcydzieło sztuki renesansowej. To nie jest obraz, który zawiesza się na ścianie, prawda, jak damę z gronostajem, ale w dziedzinie, jaką jest sztuka książki, malarstwo książkowe, tak zwane iluminatorstwo, jest to dzieło, które właściwie swoją rangą artystyczną niewiele ustępuje chociażby damie z gronostajem. Jest to dzieło florenckiego iluminatora Attavante degli Attavanti, który powszechnie w kręgu czy to włoskich, czy anglosaskich światowych badaczy iluminatorstwa ma status jednego z najwybitniejszych malarzy książkowych w renesansowych Włoszech z schyłku XV wieku. Jest to książka, która odznacza się wprost wyrafinowaną szatą iluminatorską, ale dodałbym do tego, że i wyrafinowaną szatą paleograficzną czy neograficzną. Co mam na myśli? Otóż przede wszystkim na pierwszej stronie tekstu znajduje się przebogata dekoracja iluminatorska, obejmująca zarówno inicjał przedstawiający tak zwaną sygnaturę obrazową, czyli po prostu wizerunek autora tej książki. Znajduje się inskrypcja wymalowana złotem, która w swoim kroju naśladuje inskrypcje rzymskie. Znajduje się przepiękna, podkreślam, wyrafinowana artystycznie bordiura okalająca tekst dookoła. No i co może najważniejsze w sferze i artystycznej, i symbolicznej, u dołu tejże karty znajduje się tak zwany proto ex libris, czyli znak własnościowy króla Macieja Korwina w postaci znakomicie odmalowanego herbu królewskiego, herbu Węgier w otoku w formie wieńca laurowego podtrzymywanego przez dwa putta czy amorki w konwencji nawiązującej do sztuki rzymskiej. A zatem, proszę Państwa, wyjątkowość tego arcydzieła sztuki i pomnika kultury europejskiej i światowej, nie tylko węgierskiej, nie tylko polskiej, polega na tym, że po pierwsze pochodzi ona ze słynnego księgozbioru, po drugie opowiada o tym księgozbiorze i sama w sobie jest arcydziełem sztuki malarskiej i renesansowej.
Pani Przewodnicząca, Pani Marszałek, Szanowni Państwo. Krótko spróbuję powiedzieć o wyjątkowości tej sytuacji, bo to, o czym mówił Pan Profesor, wskazuje na to, że jest to rzecz niezwykle cenna i oczywiście jako taka byłaby również cennym nabytkiem dla państwa węgierskiego, a zwłaszcza dla polityków tego państwa. Ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją, w której państwo polskie, Rzeczpospolita, miałaby oddawać jeden ze skarbów narodowych. Zwykle było tak, że jako kraj poszkodowany w czasie wojen, a zwłaszcza ostatniej wojny, no, skupialiśmy się na tym, żeby bronić to, co nam zostało i rekuperować to, co zostało ukradzione, a nie zostało zniszczone. Pracowałem szereg lat w Muzeum Narodowym w roli zastępcy dyrektora, a później pełniącego obowiązki dyrektora tego muzeum i miałem kilkakrotnie do czynienia z politykami, którzy chcieli coś wyjąć ze zbiorów. Nie było to arcydzieło takie jak ten rękopis, ale już to polityk turecki chciał przywieźć do swojego kraju jakąś szablę albo buzdygan albo coś takiego, nie wnikając nawet w historię tego zabytku, czy ta restytucja się należała, czy nie. W tym przypadku mamy do czynienia z dziełem, które na ziemiach polskich znajduje się od lat 500 i tworzy historię kultury naszego narodu i naszego społeczeństwa. To, że patrycjusz toruński postanowił wzbogacić książnicę gimnazjum akademickiego w tym mieście, a jednocześnie wzbogacić zasoby Polski, no, powinno być tytułem do chluby, a nie do tego, żeby teraz lekką ręką oddawać taki zabytek, w zasadzie nie bardzo wiadomo w imię czego. Ministerstwo Kultury, o czym będzie zapewne mówiła również pani minister Małgorzata Milanowska, od lat czyni ogromne starania, żeby przywrócić do kraju rozmaite zabytki, które rozproszone po świecie, po wojnie, znajdują się w różnych kolekcjach. I z dużym wysiłkiem, czasem z dużym nakładem środków, te obiekty wracają do kolekcji lokalnych, bo no jest prawem międzynarodowym de facto, by obiekt, który znajduje się w danym mieście, w danych zbiorach, do tego miasta i do tych zbiorów oryginalnych powrócił, jeśli został zagrabiony, jeśli zdarzyło się to na skutek wojny, kradzieży i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku ta okoliczność nie zachodzi i powiem skrótowo tak, no nie ma takich pieniędzy, za których my moglibyśmy odtworzyć to coś, czego odtworzyć się nie da. Nie da się tego kupić ani na rynkach antykwarycznych, ani nie da się tego wyprodukować żadną inną miarą. To powstało pół tysiąca lat temu i od tego czasu w zbiorach polskich praktycznie się znajduje. Więc muszę powiedzieć na koniec, że jestem bardzo zdziwiony, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które czyni tyle starań, żeby za bardzo różnych ministrów, o czym być może będzie jeszcze mowa, żeby te zabytki do Polski powracały. Czasem to są rzeczy miernej wartości, ale to nie gra roli, to nie jest istotne. Czasem to są obrazy trzeciorzędnych malarzy, które jakiś niemiecki żołdak ukradł w Warszawie czy w innym mieście i one wracają z powrotem, a czasem jest to wydanie kwoty, jeśli dobrze pamiętam, 500 000 000 złotych po to, żeby zabezpieczyć zbiory z Fundacji Czartoryskich, by nic z kraju nie wyjechało. I to jest dzieło pana Glińskiego, który w tej sytuacji zajmuje zdumiewającą wstrzemięźliwość. Ja muszę powiedzieć, że jestem tym głęboko zbulwersowany i nasze środowisko, które skupia kilkuset muzealników i no, większość najważniejszych muzeów w Polsce, bardzo bacznie się tej sytuacji przygląda. My jesteśmy zobowiązani informować naszych członków o tym zarówno, co się dzieje z tym projektem ustawy, jak również w jaki sposób posłowie będą na ten temat głosowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Panie i Panowie
posłanki, posłowie, senatorki i senatorowie. Zanim przejdę do aspektu stricte politycznego, chciałabym zwrócić przede wszystkim Państwa uwagę na jeden bardzo istotny aspekt tej sprawy, który jeszcze nie wybrzmiał jednoznacznie. Mianowicie w uzasadnieniu do tego projektu ustawy pojawia się informacja, że ten obiekt nie ma wielkiego znaczenia dla polskiej historii. Co moim zdaniem jest dowodem na to, że projekt tej ustawy pisała osoba nie mająca żadnego pojęcia o tym, jak powstaje dziedzictwo kulturowe i co jest jego wartością. A to są fundamentalne sprawy, bo nie określa się dziedzictwa narodowego narodowością li tylko artysty lub li tylko inwestora lub li tylko dziejów. To jest suma tych wszystkich zdarzeń. Ważnym elementem polskiego dziedzictwa narodowego są tak samo dzieła stworzone przez polskich artystów, jak i dzieła stworzone przez wszystkich artystów na świecie, którym przyszło pracować na zlecenie polskich zleceniodawców lub obcych zleceniodawców, ale myśmy te dzieła w legalny sposób pozyskali. To działa też w drugą stronę. Jeżeli jakiś polski artysta czy polski inwestor stworzył kiedyś dzieło, czy zamówił jakieś dzieło, które na skutek prawnych, legalnych dróg nie znajduje się obecnie w granicach Polski, to my nie powinniśmy nigdy mieć żadnych roszczeń w stosunku do niego, jak na przykład do Lisowczyka Rembrandta, który ma przyjechać za kilka tygodni czy miesięcy na wystawę w Łazienkach. Owszem, jest to obraz wiązany z polską kulturą i polskimi dziejami, dla nas to szalenie ważne. Wszyscy się ucieszymy, że on przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych i go sobie obejrzymy, przez kilka miesięcy będzie w Polsce, ale on nie jest nasz. Naszą wielką radością jest to, że element dziedzictwa światowego, który się wiąże z polską kulturą, jest w Stanach Zjednoczonych, jest tam obecny. Kiedy bankrutowało muzeum w Detroit i w jego zbiorach był piękny obraz Wojtkiewicza, pojawiły się w Polsce głosy, żebyśmy stanęli w kolejce i kupili ten obraz. I wtedy ministerstwo powiedziało nie, bo przecież nie o to chodzi, żebyśmy my mieli więcej obrazów Wojtkiewicza. Przecież chodzi o to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do amerykańskich muzeów pośród najlepszych obrazów, największych mistrzów świata, mogli obejrzeć też obraz Wojtkiewicza i zrozumieli, jak wielkim był artystą i jak ważny jest dla nas. Obecność polskich dzieł w zbiorach obcych jest legalna, słuszna, ważna i promująca dla polskiej kultury, jeżeli została w legalny sposób przez innych właścicieli nabyta. I w ten sam sposób działa to w naszą stronę. Jeżeli coś kiedykolwiek w legalny sposób kupiliśmy, nabyliśmy, zamówiliśmy, zapłaciliśmy, to nieważne, czy ktoś to namalował w Japonii, czy ktoś to namalował na Sachalinie, czy ktoś to wyrzeźbił we Włoszech, czy w Hiszpanii. Nieważne, czy ten artysta przyjechał do Polski jak Bernardo Bellotto, czy żeśmy kupili u kogoś, kto nigdy u nas nogi nie postawił jak Canova, prawda? Ważne, że te dzieła są u nas i stanowią nasz zasób dziedzictwa. I do niego zalicza się i obraz Rembrandta, i obraz Leonarda da Vinci, i rzeźby Canovy, i pomniki Thorvaldsena stojące na krakowskim przedmieściu. Za tym wszystkim stoją obce nazwiska. W związku z tym fakt, że manuskrypt korwinowski z dziełem włoskich artystów na zlecenie węgierskie niczym nie umniejsza jego roli i znaczenia dla polskiego dziedzictwa narodowego. Wręcz przeciwnie, fakt, że przez 500 lat obecny w kulturze mieszczańskiej Torunia jako element kształcenia od gimnazjum akademickiego, które w XVI wieku go otrzymało po dzień dzisiejszy, jest elementem naszego wspólnego polskiego dziedzictwa. I wszystkie ministerstwa kultury, niezależnie od tego, czy urząd ten był obsadzany przez partie prawicowe, czy lewicowe, czy liberalne, czy jakiekolwiek inne. Ministrów kultury do tej pory było prawie 30, łącznie z premierami pełniącymi przez krótki czas obowiązki ministrów przy zmianach rządu. I tych, ja mówię o wolnej Polsce, i tych 30 ministrów prowadziło spójną, kontynuowaną przez wszystkich, nigdy niezaprzeczoną politykę. Nigdy przynależność partyjna i nigdy poglądy polityczne nie miały wpływu na żadnego polskiego ministra kultury, jeżeli chodzi o jego sposób traktowania dziedzictwa i walki o to dziedzictwo. Starań o to, żeby zachować jego integralność, żeby o niego zadbać, żeby pozyskać jak najwięcej środków na jego utrzymanie, żeby zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby odzyskać to, co straciliśmy w sposób nielegalny, kradzieżami, rabunkami, przemytami itd., ale też, żeby zachować wszystko, co znalazło się u nas w Polsce w jak najlepszej kondycji i dostępności dla zwiedzających.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak po 30 latach tak spójnej polityki Ministerstwa Kultury, ja tu nie widzę żadnej szczeliny, żaden minister nie miał innego poglądu niż ten, który ja w tej chwili wypowiadam. Nagle pojawia się sytuacja, że przy milczeniu Ministerstwa Kultury, bo zwracam uwagę Państwa, że minister kultury w sprawie tego rękopisu w ogóle nie zabrał głosu, ani żaden z jego podwładnych. To w ogóle jest cisza, prawda? Ministerstwo w ogóle nie wypowiada się na temat, który jest jego ustawowym, konstytucyjnym obowiązkiem. To wynika z zapisów Konstytucji, że minister kultury odpowiada za dziedzictwo. Nabiera wody w usta i mówi, że to jest sprawa kancelarii kilku posłów tej partii. Dla mnie to jest niepojęta prawnie konstrukcja, że dopuszcza w ogóle rząd polski możliwość wywłaszczenia z ruchomalium. Jeżeli pokażą mi Państwo jeden przykład wywłaszczenia po wojnie II światowej w Polsce kogokolwiek z ruchomości, ja nie mówię oczywiście o rabunkach komunistycznych wtedy, kiedy po prostu wywłaszczono całą Polskę, ja mówię o działaniach legalnego państwa demokratycznego, tak? Żeby odebrać komuś ruchomość, przecież Konstytucja chroni własność, jest zapis wyraźnie mówiący, że to można zrobić tylko w wyższym interesie społecznym. I ja jednej rzeczy nie usłyszałam nawet ćwierci. Jaki Polska, polski obywatel, polskie społeczeństwo, polski naród ma za interes społeczny w tym, żeby oddać takie dziedzictwo komuś w prezencie. Bo tylko uzasadnienie tej decyzji wyższym interesem narodu polskiego pozwala nie złamać Konstytucji, wprowadzając tą ustawę wyjątkową. Bo Konstytucja broni tego dzieła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan profesor Wagner jest z Torunia. Więc myślę, że tu jeszcze pewien wątek wymagałby może podkreślenia, bo to jest własność samorządu. I nonsensowność tego rozwiązania, że grupa posłów, o czym mówiła przed chwilą pani minister, przecież to dla mnie jest jakieś absurdalne. Minister kultury milczy. Nie jest to zinstytucjonalizowane. Grupa posłów nagle pisze sobie ustawę, że daje tak cenny zabytek innemu państwu. No, to jest jakaś zupełna aberracja, przepraszam za brzydkie słowo. Więc jeśli można by prosić pana profesora Wagnera, po pierwsze, jakim to może echem się, bo pewno się odbiło jakimś echem w Toruniu, to ja bym takie i w ogóle jaki tam jest nastrój wokół tego zaboru, bo to jest właściwie zabór jakiegoś mienia, to jedna rzecz. Pana profesora Rybsona z kolei prosiła jakoś, że działa w międzynarodowych organizacjach. Czy w ogóle tego typu operacje w świecie są znane? Bo no może ja nie jestem aż tak wprawny historyk sztuki, ale wydaje mi się, że tego typu nie... No, chyba byłoby głośno, więc jeśli można pod takim kątem tutaj jeszcze jak gdyby dopowiedzieć i uzupełnić to, o czym mówimy. I ten wątek polityki do tej pory, tych 30 ministrów, o czym mówiła pani minister Milanowska, a jakie mogą być tego konsekwencje, gdyby się to udało, nie daj Boże. Także jeśli można, proszę teraz i proszę tak się pani przewodnicząca rozgadać troszkę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ze względu na to, że nie wszyscy z was mają pełną orientację w odniesieniu do historii tego woluminu i macie prawo nie mieć pewnej orientacji, chciałbym pewne podstawowe, fundamentalne fakty uporządkować. Po śmierci króla Macieja Korwina w 1490 roku jego księgozbiór zaczął być systematycznie rozpraszany. Łatwo to sobie wyobrazić. Jego następcy na tronie królewskim Węgier nie byli zainteresowani tym, żeby pomnażać, a nawet podtrzymywać spuściznę po swoim poprzedniku. Istnieją źródła archiwalne mówiące o tym, że księgozbiór królewski po jego śmierci przez jego następców był sukcesywnie rozdawany dyplomatom, dworzanom, prawda, wszelkim osobom, które wyraziły zainteresowanie tymi księgami. Tą drogą właśnie, jako na przykład podarek któregoś z następców króla Macieja Korwina, ta książka mogła trafić do
Torunia. My w Toruniu z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładamy, że któryś spośród XVI-wiecznych patrycjuszy, niewątpliwie zamożnych, a jednocześnie o ogromnych horyzontach intelektualnych, sprawiających, że podczas swojej podróży europejskiej ten ktoś dostrzegł tą książkę i postrzegał ją jako wielki skarb. Ów zamożny bibliofil, patrycjusz toruński, przywiózł tą księgę do Torunia i jako swoją własność, nabytą gdzieś w Europie, za niewątpliwie już wówczas wielkie pieniądze, bo już wówczas książki z biblioteki Macieja Korwina były postrzegane jako pomniki kultury europejskiej. Tą własność, zamiast spieniężyć, sprzedając na przykład któremuś z królewskich, cesarskich bibliofilów w Europie, nie. On tą książkę zdecydował się podarować własnemu miastu, ukochanemu miastu, a z naszej perspektywy ten prywatny bibliofil podarował to Rzeczypospolitej, nam wszystkim, naszemu narodowi. Tym sposobem książka weszła do księgozbioru Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu, będąc jej oczywiście integralną własnością. Mimo wszelkich zmian politycznych, prawda? Mimo wchłonięcia Torunia przez państwo pruskie, mimo potem podbicia Polski przez Niemcy hitlerowskie, ta księga była na miejscu w Toruniu. Tylko na pewien czas została przez nazistów wywieziona do Niemiec, ale dzięki informacjom, jakimi dysponowaliśmy w Toruniu, mogła być po wojnie zwieziona z powrotem. I od tego momentu znowu jest integralnym elementem kultury miasta Torunia, będąc jednocześnie owym skarbem Rzeczypospolitej. W kwestii prawnej, na który akcent położyła pani przewodnicząca, tak, bezdyskusyjnie, ta książka jest własnością biblioteki, jest własnością Książnicy Kopernikańskiej, która z kolei podlega pod Urząd Marszałkowski w Toruniu. Jako własność tej biblioteki oraz Urzędu Marszałkowskiego winna być czymś, co w ogóle nie podlega dyskusji w kontekście tego, czy można tę książkę zabrać z tej biblioteki i komuś podarować, prawda, sprzedać, cokolwiek z nią zrobić. Taki obiekt nie może podlegać tego rodzaju dyskusji, ze względu na to, że jeżeli stworzymy tego rodzaju precedens, na co zwróciła uwagę już przed chwilą pani profesor, to lada moment może okazać się coś, co przerasta najczarniejszą wyobraźnię każdego polskiego bibliotekarza, archiwisty, muzealnika czy kolekcjonera bibliofila. Otóż może się zdarzyć, że w ramach bieżącej koniunktury politycznej ten bądź jakikolwiek inny przyszły rząd Rzeczypospolitej podejmie decyzję, by zabrać z jakiegoś polskiego muzeum, archiwum, biblioteki któryś ze skarbów, by ten skarb podarować innemu rządowi. W ten sposób stworzymy precedens, który będzie groził systematycznemu czy systematycznym obdzieraniem Polski, zubażaniem Polski o jej najcenniejsze skarby. A chciałbym jeszcze raz podkreślić, mówimy o realiach kraju, który na przestrzeni dziejów był jak chyba żaden inny w Europie systematycznie, bezwzględnie ogałacany z wszystkiego to, co najcenniejsze. Z tego punktu widzenia fakt, że ów kodeks Korwina jako arcydzieło sztuki, jednocześnie pomnik kultury renesansowej zachował się w Toruniu, jest czymś wyjątkowym. Jest czymś, co w Toruniu, i tu w nawiązaniu do pytania pani marszałek, rozpatrujemy jako swoisty cud, cud historii. Że tak wielki skarb, który budziłby pożądanie każdego bibliofila, kolekcjonera, każdego muzeum na świecie, nie tylko dzisiaj, ale i w XIX wieku, w XVIII wieku, w XVII wieku w Toruniu się uchował. Dlatego rzeczą wprost niewyobrażalną i przerażającą jest to, że rząd Rzeczypospolitej w imię bieżącego, doraźnego interesu politycznego, czyli w imię tego, by podarować tą książkę premierowi Orbanowi na jego bieżące polityczne potrzeby, jest gotów obedrzeć nas wszystkich, ograbić nas wszystkich z naszego wspólnego skarbu, skarbu Rzeczypospolitej, skarbu narodu polskiego, skarbu wszystkich Polaków tu obecnych i tych, którzy nas słuchają bądź oglądają. To jest absolutnie niewyobrażalne. To będzie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, zbrodnia na kulturze polskiej, która na zawsze w historiografii polskiej pozostanie aktem porównywalnym z systematycznym ograbianiem naszego kraju z największych skarbów podczas wojen, powstań i tak dalej. To będzie przerażający precedens.
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałem przypomnieć Państwu taką sytuację z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Polska, Rzeczpospolita Polska postanowiła uhonorować prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona jakimś darem. W zamian za to, jak wsparł całą inicjatywę niepodległości Polski, dostępu do morza i tak dalej, i tak dalej. Otóż w każdej szkole Rzeczpospolitej na specjalnie przygotowanych kartach, również odręcznie iluminowanych, wszystkie dzieci, które chodziły do tej szkoły, podpisały się pod apelem dziękczynnym. To wszystko złożono w bardzo piękny album liczący kilkaset czy kilka tysięcy kart. I to zostało ofiarowane prezydentowi. To był rzeczywiście dar państwa, godnego państwa, który dba również o swoją reputację i prestiż dla wybitnego polityka. Również był to rękopis. Ja pracowałem w Muzeum Narodowym, które jak no, wszyscy niemal, którzy chodzili do polskiej szkoły wiedzą, chowało, kryło, ukrywało, zamurowywało swoje zabytki przed zaborem przez najeźdźców. I w naszej kulturze jest wpisane niezwykle głęboko to, żeby tych zabytków się nie pozbywać lekkomyślnie ani w żaden inny sposób. I również tak jest na świecie. To znaczy we wszystkich instytucjach państwowych, publicznych, zbiory traktowane są nie tylko przecież jako własność danej instytucji, samorządu czy jakiegoś innego ciała. To jest dobro publiczne. My przechowujemy je, dbamy o nie, staramy się nie dopuścić do tego, żeby tym zabytkom stało się coś złego, ale wszystko w imię tego, żeby przechować to dla przyszłych pokoleń, dla obecnych pokoleń, udostępniać, opracowywać i tak dalej, i tak dalej. Pytałem kiedyś, ponieważ w Muzeum Narodowym znajduje się 860 tysięcy obiektów. I mieliśmy z tym pewien kłopot. Chcieliśmy się części takich najmniej ważnych rzeczy wyzbyć. Łyżeczki, filiżaneczki, jakieś okruchy, no wszystko w inwentarzu, ogromny kłopot. I rozmawialiśmy z kolegami z Louvru, z Paryża. Co oni na to? W jaki sposób oni by taką deakcesję delikatną, która naprawdę nie narusza tej substancji narodowej, jak to może było dokonać? Oni popatrzyli na nas jak na szaleńców. Powiedzieli, słuchajcie, jeżeli wy oddacie jedną łyżeczkę, to ktoś, kto będzie chciał wam podarować wielki obraz, jak on będzie miał gwarancję, że wy tego nie oddacie za chwilę komuś innemu albo waszym następca? Naszym żelaznym zakonem jest to, że co weszło, nigdy nie wychodzi. To jest to, o czym mówił kiedyś profesor Pomian, że muzea tak naprawdę nie mówią o przeszłości, one mówią o przyszłości. One mówią o tym, że zabezpieczają to, co mamy dla przyszłych pokoleń. Więc pomijając wyjątki, tak jak niektóre amerykańskie muzea, może które są muzeami prywatnymi, które mogą popaść w poważne tarapaty, jak zresztą popadały na skutek COVID-u i na różny sposób się ratują, czasem wyzbywając się części zbiorów. Ale poważne amerykańskie kolekcje, które również są kolekcjami prywatnymi, również w tym biblioteki, zbiory rękopisów, nie ważyłyby się na coś takiego, ponieważ by straciły całkowicie swoją reputację. Czy straciłby twarz wobec swojej publiczności, wobec społeczeństwa, bo mają świadomość tego, że mimo tego, że jest to prywatna własność, no to de facto one sprawują pieczę nad czymś, co jest dobrem wspólnym. Więc odpowiadając na pytanie pani przewodniczącej, nie oddaje się takich rzeczy, kropka. Dziękuję bardzo. Może zacznę od takiej dygresji, która się wiąże z tym, co Piotr powiedział o dwudziestoleciu międzywojennym, o II Rzeczpospolitej. Po śmierci prezydenta Narutowicza Polacy zastanawiali się, jak go uczcić. I wystawili mu pomnik ze składek społecznych. Jak Państwo wiedzą, nie stoi on nigdzie na żadnym skrzyżowaniu, bo tym pomnikiem jest Dom Akademicki na Placu Narutowicza. To były czasy, kiedy upamiętniano ludzi dziełami, które służą, a nie przykurzonym, spiżowym, obkakanym przez gołębie obiektom na ulicach. Ale to tylko taka dygresja, że kiedyś wydaje mi się, trochę poważniej podchodzono i bardziej przyszłościowo do wielu rzeczy. Rzeczywiście jest tak, że muzea to są instytucje, do których jak coś raz wejdzie, to nigdy nie wyjdzie. I tak jest na całym świecie. To jest pierwsza zasada.
I biblioteka, taka jak Biblioteka Toruńska, jest tym samym rodzajem instytucji. Też ją obowiązuje ten sam tok myślenia. Co weszło, nie może wyjść. Jak Państwo wiedzą, w Polsce istnieje ustawa o możliwości wywłaszczania, ale dotyczy ona wywłaszczania z nieruchomości, kiedy mamy wyższy interes społeczny budowy na przykład węzła komunikacyjnego i potrzebny jest kawałek ziemi, żeby to przeprowadzić. Natomiast nie ma regulacji prawnych dotyczących nieruchomości, po prostu dlatego, że w wolnej Polsce nikomu nie przyszło do głowy, że rząd może sięgać po narzędzia, choćby tylko wyjątkowo i w trybie nadzwyczajnym, odbierania ludziom ruchomości. Kiedy byłam ministrem kultury i przygotowaliśmy projekt ustawy o skarbach narodowych z możliwością wpisu na tą listę i w związku z tym odebraniu części praw właścicielom, to prezydent Komorowski zawetował tą ustawę, uważając, że ona zbyt daleko idzie i za bardzo ogranicza prawa własnościowe obywateli posiadających dzieła sztuki w stosunku do prawa publicznego. A teraz okazuje się, że rząd, który mieni się spadkobiercą myśli konserwatywnej i prawicowej, jest gotów zrobić coś, co w polskich dziejach owszem miało miejsce. Za PRL-u, a właściwie to za Stalina. W czasach stalinowskich doszło rzeczywiście do takiej wymiany książkowej. Czesi dali nam, zresztą zarekwirowany nielegalnie, rękopis De Revolutionie, bo to robią Celestium Kopernika, a w zamian za to dostali Biblię Husycką. I panowie dwaj politycy za czasów późnych stalinowskich takiej wymiany książkowej dokonali. Jeżeli to ma być wzorzec dla Prawa i Sprawiedliwości, to ja naprawdę jestem cała w zdumieniu. Bo ja słyszę nieustannie o tym, że lata 80., 70. były B. No to jak mam rozumieć wzorowanie się na działaniach podejmowanych w czasach czarnego reżimu stalinowskiego? A na to właściwie wychodzi. I wreszcie sprawa, która wydaje mi się tutaj bardzo też ważna. To nie chodzi o tą jedną książkę tylko. I to nie chodzi tylko o tą jedną akcję. To chodzi o to, że jeżeli my wyślemy w świat sygnał, że jest możliwe drogą specustawy wyprowadzenie z polskich zbiorów dzieła, które znajduje się tam legalnie i w stosunku do których nikt nie może mieć żadnych roszczeń, no bo to na takiej zasadzie to Putin może powiedzieć, że ma roszczenia do jajek Faberge, które komuniści sprzedali ze skarbca carskiego w 40. Po rewolucji, prawda? No też są po całym świecie rozproszone, bo nimi by pohandlowali, a teraz by pewnie chcieli je mieć u siebie, ale to tak łatwo nie idzie w drugą stronę. Ale miejcie Państwo świadomość jednej rzeczy, że w polskich zbiorach i w obszarze polskiego dziedzictwa znajduje się wiele przedmiotów, w stosunku do których są roszczenia. Ja nie przesądzam i nie wypowiadam się na ten temat, czy słuszne, czy niesłuszne, czy legalne, czy nielegalne. To są roszczenia zarówno naszych obywateli, którym w czasach komunistycznych zagrabiono mienie, jak i różnych instytucji poza Polską. I trzeba być świadomym tego, że wiele rządów, wiele państw i wiele rodzin w różnych okolicznościach przestało być właścicielami dzieł, które znajdują się w tej chwili na ziemiach polskich, w stosunku do których oni mają oczekiwania zwrotu. I Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych są nieustannie bombardowane różnymi tego rodzaju prośbami, żądaniami, ultimatami i innymi notami dyplomatycznymi, z czym miałam do czynienia wielokrotnie jako minister kultury. Polska racja stanu i polska polityka kulturalna od 30 lat stanowi, że co jest nasze, co znalazło się w naszym obszarze, co zgodnie z polskim prawodawstwem jest nasze, nie podlega zwrotowi. I oznacza to, że na przykład nie oddajemy dzieł, w stosunku do których roszczenia naszym zdaniem zostały zgłoszone zbyt późno, bo później niż po 10 latach od umożliwienia zgłaszania roszczeń, bo się przedawniło. Nie rozmawiamy z Niemcami na temat dzieł, które przyjechały na ziemię przyznane nam dekretem poczdamskim jako zachodnie, a które oni ewakuowali ze swoich centrów, a które myśmy znaleźli i prawem znalazcy i właściciela nowego tych ziem, przytulili i zaopiekowali się nimi. Ale to nie znaczy, że Niemcy uważają, że to jest dobrze. Oni mają cały czas roszczenia i w stosunku do kolekcji samolotów w Muzeum Lotnictwa w Krakowie i w stosunku do tak zwanego zasobu Berlinki, czyli rękopisów i najcenniejszych druków niemieckich wywiezionych, wyewakuowanych z Berlina w czasie II wojny światowej i znalezionych przez Polaków w klasztorze w Krzeszowie.
znajduje się w tej chwili w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, jest dostępne dla naukowców niemieckich, mogą przyjechać, mogą skanować, mogą badać, ale te rękopisy są u nas. I obroną tych wszystkich dzieł, w stosunku do których są roszczenia obce i wewnętrzne, jest posługiwanie się argumentacją aktualnie obowiązującego polskiego prawa. Jeżeli w tym prawie sami z siebie uczynimy wyłom i położymy na stole dowód, że to prawo się nie liczy, że to prawo nie ma żadnego znaczenia, że przez te dziesięciolecia stanowione ustawy i stanowione rozporządzenia dotyczące, na podstawie których my nie wydajemy tych dzieł za granicę, i powiem, każdy może przyjść i zgłosić i posłowie mogą przegłosować w parę dni ustawę, która zmieni cały ten porządek rzeczy tworzony i konstruowanej od 30 lat, to ja nie chcę być w skórze przyszłych muzealników, przyszłych ministrów kultury i przyszłych premierów i przyszłych ministrów spraw zagranicznych, którzy staną wobec zupełnie innej potęgi prawno-organizacyjnej, która będzie żądała od nich wydania tych dzieł, które my uważamy za nasze dziedzictwo. Dbamy o ono, troszczymy się w miarę możliwości, ale musimy mieć świadomość, że ich sytuacja prawna w świetle prawa innych krajów nie jest uważana za ostatecznie uregulowaną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę tutaj oddam Państwu głos na pytania. Na pytania, bo od razu mówię. Może zacznę tę serię pytań, bo ja przepraszam, wrócę jak gdyby do takiego początku, bo to tam tak tłumaczono. Tak, dostaliśmy bardzo cenną zbroję, no to my dajemy równie cenny manuskrypt. To coś może o tej, że tak powiem, równowartości i czy to rzeczywiście jest to samo. Mi się zdaje, że pani minister to coś wie o tym. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że trzeba sobie uświadomić fakt, że dzieła sztuki mają taką wartość, za ile ktoś chce je kupić. Muszą mieć państwo świadomość, że to jest no trochę jak z szacunkiem nieruchomości, tyle że problem polega na tym, że w przypadku rynku nieruchomości zawsze prędzej czy później znajdziemy coś podobnego, prawie zawsze. Natomiast w przypadku niektórych nieruchomości nie mamy właściwie żadnych szans. W związku z tym nie ma możliwości tak naprawdę wyszacowania dzieła Leonarda da Vinci, ponieważ nikt w ciągu ostatnich 50 lat nie sprzedał ani nie kupił legalnie dzieła Leonarda da Vinci, które byłyby w 100% pewną jego atrybucją. I wielu rzeczy po prostu naprawdę nie umiemy wycenić, bo nie ma do czego porównać i nie wiemy, jak zachowałby się rynek aukcyjny, gdybyśmy taki przedmiot przynieśli na aukcję. Są państwo świadkami takiej sytuacji, że ktoś wystawia obraz za 100 tysięcy i nagle ku zdumieniu publiczności sprzedaje go za 5 milionów, bo przyszło kilku, którzy tak pragnęli mieć to dzieło, że byli gotowi bić się o nie do ostatniej kropli krwi. Więc oczywiście z tym zastrzeżeniem trzeba mieć świadomość, że zbroja, która do nas trafiła, i żeby była jasność, tu też nie ma 100% pewności, że ona jest Zygmunta Augusta, to wszystko jest no, prawie, ale niekoniecznie. Możemy się tak umówić, że jest, ale nie ma tej pewności naukowej. Ona ze względu na nazwisko płatnerza, który ją wykonał, i ze względu na materiał, który została wykonana, czas, poziom ozdobności, jest szacowana na wartość w złotówkach polskich około 5 milionów. Natomiast w przypadku rękopisu Korwina jest oczywiście dużo trudniej o szacunkową wartość, no bo on jest wyjątkowy pośród wyjątkowych, w związku z tym nie wiadomo, jak by się zachował rynek, gdybyśmy go wystawili, ale prawdopodobnie w ogóle, gdyby przyszło komuś prywatnemu do sprzedawania tego rodzaju rękopisu, to zacząłby od 50 milionów, licząc na osiągnięcie około 100 milionów złotych polskich wartości. To jesteśmy w tym rzędzie wielkości. Tak? Więc tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ta proponowana przez polityków nieświadomych kompletnie aspektu historyczno-artystycznego i finansowego jest całkowicie nieproporcjonalna, bo polski premier jest gotów oddać coś, co do niego nie należy, może dlatego tak łatwo mu to przychodzi, za co najmniej 10 lub 20-krotnie więcej wartą niż to, co dostał. I to jest jakby dodatkowy, no już taki z mojego punktu widzenia marginalny, ale jednak bardzo przykry element w tej sprawie, że też nie ma jakby kompletnie wyczucia, że nie można aż tak przesadzić w próbie zrekompensowania komuś.
Z tego, co wiem, kwota 25 milionów, która pojawiła się w ustawie, wzięła się stąd, że biblioteka o tej wielkości dotacje stara się na remont. I to po prostu nie wynikło z kalkulacji, z wyceny dzieła sztuki, tylko z wyceny potrzeb biblioteki. Dziękuję bardzo. Już zaraz oddaję głos. Zgłaszał się pan poseł Lenz. Ja jeszcze tylko tak w przestrzeń rzucę ostatnie pytanie. Czy tego typu inicjatywa, działanie, jak tej grupy posłów, czy to jest karalne? No ja przepraszam, a może tu ktoś na tej sali będzie mi umiał odpowiedzieć. Ja, moja odpowiedź będzie krótka. Mam nadzieję, że tak. No ale właśnie może natomiast nie. Jestem przekonana też głęboko, że to jest niekonstytucyjne. Poseł Lenz, tak. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, ze strony przewodniczącej pani posłanki Katarasińskiej padło takie pytanie wcześniej dotyczące atmosfery w Toruniu wokół tego, co się dzieje w parlamencie, wokół tego projektu ustawy. Chcę powiedzieć, że poczynając od uniwersytetu, przez historyków, archiwistów, konserwatorów zabytków, kurię, Towarzystwo Przyjaciół Miłośników Torunia, parlamentarzystów, wszyscy są zdecydowanie przeciw temu, aby taki zabytek, taki skarb był z Torunia komukolwiek oddawany, jak widzimy w dość niejasnych okolicznościach, no i wątpliwym argumentacji. Padło też pytanie, chciałbym, żeby pan profesor Wagner do tego się może jeszcze odniósł, bo nie rozwinęliśmy tego wątku, kwestii własności. Ponieważ manuskrypt jest własnością samorządu województwa, Księżnica Kopernikańska jest zarządzona przez marszałka województwa i chciałem się zwrócić z pytaniem do pana profesora w przypadku, w co nie wierzę, bo uważam, że mądrość polskich posłów będzie jednak brała pod uwagę te argumenty, które usłyszą, które padają mi tutaj na sali plenarnej i w tej przestrzeni publicznej. Liczę na to, że ten projekt ustawy nie zostanie przegłosowany w parlamencie, jeżeli w ogóle zostanie poddany pod głosowanie. Bo jak wiemy, na razie cały czas chyba z obawy przed wynikiem nie ma go w porządku obrad, także na ten tydzień, na to posiedzenie. Natomiast jaka jest możliwość dalszej drogi prawnej, jaką Księżnica Miejska, Samorząd Województwa może podjąć w sytuacji, w której, nie daj Bóg, taka ustawa by została w parlamencie przegłosowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę może o serię pytań, bo wtedy będzie wiadomo, będziecie państwo odpowiadali. Pani marszałek dawa głos, a pan poseł Adamowicz. Mamy taką instytucję jak Biblioteka Narodowa. Jednak to jest bardzo poważna instytucja mająca duży wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. To powinna być taką flagową, która walczy i chroni każdą książkę, każde dzieło, które znajduje się w polskich działach. Czy tutaj jest, czy Toruń czuje wsparcie tej instytucji, czy ta pomoc, rady, apele zostały z Biblioteki Narodowej wystosowane? Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. Znaczy, uzupełniając wypowiedź kolegi posła Lenca, chciałem też zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół, a mianowicie w obronę tego dzieła, tego cymelium włączył się Kościół katolicki, czyli miejscowy ordynariusz, jak się dowiedzieliśmy od profesora Wagnera, także biskup emeryt, biskup senior. I to jest istotne z punktu, no przepraszam bardzo, mówimy tutaj o historii sztuki, o dziełach, ale polityki, bo zajmujemy się niestety tylko i wyłącznie polityką. Chciałbym się ustawić, zwracam się do ekspertów, w pozycji takiego statystycznego, przepraszam, Kowalskiego, który nie do końca orientuje się, o co chodzi. Spróbuję może przedstawić jego typ rozumowania i prosiłbym o odpowiedź, czy ja dobrze myślę, czy też może się jednak mylę. Otóż tak, to cymelium nie zostało zagrabione, nie było łupem wojennym, zostało po prostu kupione. I od 500 lat jest sobie w tymże Toruniu. Cholera, być może inna byłaby sytuacja, gdyby to jednak Torunianie w ramach wojny, nie wiem, kogoś z kimś, w jaki sposób, no wtedy rzeczywiście może trzeba byłoby tym Węgrom to oddawać. Używam języka potocznego. Drugie pytanie. Muzeum, ja rozumiem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nic nie mówi, bo po prostu boi się mówić, bo to jest inicjatywa, do czego przyznał się przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu
babinec. Jest to inicjatywa stricte rządowa, czyli efekt rozmów premiera Morawieckiego z premierem Orbanem na Węgrzech ponad rok temu i to były, wtedy zapadały te ustalenia. Zresztą poseł Lenz pisał interpelację, myśmy się wszyscy podpisali wcześniej czy później, się dowiemy, jak to naprawdę wyglądało. Ale wracając, bo wpadłem w dygresję do głównego wątku. Skoro tak rząd polski, premier Morawiecki kochają Węgry i premiera Orbana i uciekają się do łamańców prawnych, tak? To tak naprawdę mamy do czynienia z decyzjami stricte politycznymi i nic więcej. Tylko i wyłącznie zimna, brutalna polityka. Wiemy, jak to eufemistycznie napisano w uzasadnieniu do nowelizacji, projektu nowelizacji tejże ustawy. Wielka przyjaźń, pogłębianie przyjaźni z Węgrami. Powtarzam, brutalna, zimna, bezwzględna polityka, a nie żadne dbanie o dziedzictwo kulturowe Polski, czy nawet dziedzictwo kulturowe Węgier. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan poseł Myrcha, pani poseł Dolniak. A to przepraszam, nie widziałam. Tak. Pani senator. Tak? A to może teraz na te odpowiedzi i potem kolejna tura, tak? Dobrze. W pierwszej kolejności oczywiście odpowiem na pytanie pana posła. Ja odpowiem panu i odpowiem państwu nie jako działacz samorządowy, nie jako polityk, ale jako naukowiec reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a jednocześnie badacz, który jest blisko związany z Książnicą. Oczywiście wielokrotnie miałem okazję rozmawiać i z panią dyrektor Książnicy Kopernikańskiej i z ludźmi z szerokiego kręgu przyjaciół tejże Książnicy, również ze środowiska marszałkowskiego. Mogę pana i mogę państwa zapewnić, że nawet jeżeli doszłoby do tej niewyobrażalnej sytuacji, w której ta specustawa zostałaby przegłosowana, to Urząd Marszałkowski w ramach prawa wykorzysta wszystkie możliwe instrumenty, by nie dopuścić do wydania swojej własności stronie rządowej. Ja chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę tym, którzy są reprezentantami właśnie rządu, a którzy wedle znacznego prawdopodobieństwa potrzebują tą książkę przed wyborami, które w kwietniu odbędą się na Węgrzech. A zatem potrzebują dla doraźnych, podkreślam, doraźnych celów politycznych. Muszą mieć świadomość tego, że jeżeli nawet w Sejmie dojdzie do przegłosowania tej spec ustawy, tej zbrodniczej wobec narodowej kultury ustawy, to władze samorządowe będą wykorzystywać wszelkie instrumenty prawne, wszelkie możliwe analizy prawne ku temu, by ewentualny, nie daj Boże, akt przekazania tej książki stronie rządowej możliwie jak najbardziej odwlec w czasie. To będzie się ciągnąć latami, bo wiemy wszyscy doskonale, nawet nie będąc prawnikami, że pod względem prawnym, pod względem konstytucyjnym zamierzenia rządu są wysoce dyskusyjne, że pozwolę sobie na eufemizm. A zatem nie znając szczegółów prawnych, bo ani nie jestem prawnikiem, prawda, ani nie jestem samorządowcem, jestem, jeszcze raz podkreślam, naukowcem związanym z Książnicą, mogę zapewnić jako reprezentant UMK toruńskiego i reprezentant Torunia, a jednocześnie reprezentant grupy przyjaciół Książnicy Kopernikańskiej. My w Toruniu zrobimy absolutnie wszystko, co mieści się w granicach prawa, żeby naszej toruńskiej własności, ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, naszej wspólnej narodowej własności na doraźne potrzeby polityczne nie wydać. Korzystając z okazji, odpowiem od razu na kwestię postawioną przez panią marszałek. Odpowiem tym razem zarówno jako naukowiec, bibliolog, jak i jako bibliofil z definicji miłujący książkę, polską książkę, książkę w polskich zbiorach. Rozmawiałem na ten temat w ostatnich dniach bardzo wiele razy ze swoimi przyjaciółmi, komilitonami, jak to się mówi, bibliofilami w Polsce, między innymi z prezesami polskich towarzystw bibliofilskich, którzy nawiasem mówiąc w sobotę wystosowali oficjalny protest pod adresem ambasador, pani ambasador Węgier w Polsce. Nawiasem też dodam, że to pismo, ten protest został rozesłany do parlamentarzystów na Węgrzech, do mediów węgierskich z nadzieją, że również i tam rozgorzeje dyskusja na temat tego, czy Węgrzy naprawdę chcą ten wolumin od nas Polaków, wiedząc, że dla nas Polaków będzie on nie symbolem przyjaźni, tylko symbolem krzywdy na narodzie polskim. Ale bezpośrednio odnosząc się do pytania pani marszałek. My, polscy bibliofile, nie czujemy wsparcia Biblioteki Narodowej.
Nie czujemy wsparcia pana dyrektora Biblioteki Narodowej. Dlatego korzystając z okazji, chciałbym gorąco zaapelować do pana doktora Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, by w tej absolutnie wyjątkowej, dramatycznej czy zgoła tragicznej sytuacji dla wszystkich polskich historycznych księgozbiorów zaapelował do rządu jako autorytet, jako szef najważniejszej polskiej placówki bibliotecznej, by tego nie robili. To nie musi być protest. Niech to będzie gorąca prośba wyartykułowana przez szefa najważniejszej polskiej państwowej biblioteki. Biblioteki, w której jak w żadnej innej w Rzeczypospolitej doskonale wiedzą, co to znaczy obrabianie księżnicy, obrabianie polskich bibliotek i niszczenie polskich zbiorów. Ja przecież niejednokrotnie już w rozmowie, czy to z innymi naukowcami, czy z mediami podkreślałem, że książka, którą my mamy w Toruniu, jest jedną z kilku tej rangi artystycznej i historycznej, która uchowała się w Polsce. Takich ksiąg w przeszłości było znacznie, znacznie więcej, ale one zostały po prostu zniszczone. Jeśli nie zagrabione, to zniszczone, zwłaszcza we Warszawie, zwłaszcza w odniesieniu do zbiorów Biblioteki Narodowej, ale i innych najcenniejszych zbiorów Rzeczypospolitej, które w 1939 roku zaczęły być zwożone do Warszawy z myślą o tym, że podczas działań wojennych na prowincji mogą być uszkodzone, mogą być zagrabione, natomiast metropolii nic jej się czy im nie stanie. Historia potoczyła się zupełnie inaczej, począwszy od nalotów hitlerowskich w 1939 roku na prawdziwej apokalipsie, jaka nastąpiła po upadku Powstania Warszawskiego, gdy Brandkommando niemieckie metodycznie w Pałacu Ordynacji Krasińskich na ulicy Okulnik spaliło wszystkie najcenniejsze spośród najcenniejszych zbiorów książkowych, to znaczy manuskryptowych, inkunabułowych, starodrucznych, kartograficznych, graficznych i rysunkowych, jakie we Warszawie, czyli w stolicy, się znalazły. Dlatego wracając do myśli, którą wyraziłem w odpowiedzi na pytanie pani marszałek, apeluję do pana, panie dyrektorze, mówię do dyrektora Biblioteki Narodowej, by zabrał pan głos i poprosił, serdecznie, gorąco poprosił stronę rządową, by wstrzymała się od tego ruchu, który będzie zbrodnią na kulturze narodowej. Jest jeszcze czas, jest jeszcze szansa wycofać się z tego aktu, który wpisze się w tragiczną i ponurą historię ograbiania naszego kraju, ograbiania Rzeczypospolitej z jej największych skarbów kultury, w tym przypadku z jej najcenniejszych ksiąg, które w zbiorach państwowych się znajdują. Dziękuję bardzo. To były odpowiedzi. To... Tak? Ja przepraszam. Jeszcze nie wszystkie. A, dobrze, bardzo. Jeżeli chodzi o Bibliotekę Narodową, ja chciałabym pewnie stanąć w obronie dyrektora. Żyjemy w czasach, kiedy od 6 lat widzimy, jak łatwo, jak można bezprawnie, nie zwracając uwagi na nic, pozbawić dyrektora pracy. Właśnie w tej chwili trwa procedura pozbawienia pracy kontraktowego dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. Tylko dlatego, że któryś z pani kurator nie spodobał się spektakl, na którym nie była. W związku z tym oczekiwanie, że następny dyrektor skaże się na pewną śmierć zawodową, jest może wygórowane, a chciałabym podkreślić, że Rada Biblioteczna przy ministrze kultury wydała opinię negatywną do tej decyzji. Także decyzja polskich bibliotekarzy pod kierunkiem Tomasza Makowskiego jest, sygnowała taki dokument skierowany do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ja natomiast chciałabym wrócić do pytania posła Adamowicza. Ja myślę, że nie bez przyczyny je zadał, ponieważ to w Gdańsku przebywa dzieło, które w przeciwieństwie do rękopisu toruńskiego ma czarną przeszłość i pochodzi z rabunku. A wybory we Włoszech niedługo. A zleceniodawcą był Włoch, Alberto Tani i jego małżonka. Namalował Memling. Dzieło płynęło legalnie z Brugi do portu w Genui. I pirat gdański napadł i zdobył i ukradł. I Włosi przez wiele lat różnymi drogami prawnymi próbowali to dzieło odzyskać. Więc jeżeli doraźna potrzeba polityczna tworzenia sojuszy i aliansy politycznych może skłonić premiera rządu polskiego do zrobienia specustawy odbierającej dzieło legalnie od 500 lat znajdujące się w Polsce, to odpowiedzenie na apel rządu, który będzie miał punkt zahaczenia,
w nielegalnym pochodzeniu dzieła wydaje mi się dużo prostszym zabiegiem. Zwłaszcza wobec faktu, i to już mówię na poważnie, że obserwujemy w ostatnim dziesięcioleciu tendencję do tego, to jest tendencja widoczna bardzo wyraźnie w wielu krajach europejskich, żeby zadośćuczynić pokrzywdzonym. Świat się zmienia i społeczeństwa też. To, co było normalne 30 lat temu, przestaje być dzisiaj. Dzisiaj jeszcze Brytyjczycy mówią Grekom domagającym się zwrotu marmurów Elgina z Partenonu nie, ale już Francuzi rzeźby z Benino ponoć kupione, tyle że po prostu z pozycji kolonizatora w państwie podbitym, zwrócili decyzją parlamentu. Holandia rozpatruje roszczenia kilku krajów afrykańskich pokrzywdzonych w okresie kolonialnym. Niemcy stoją przed koniecznością zwrotu dzieł sztuki do Afryki ze swoich terenów okupowanych, kolonizowanych. I dotyczy to nie tylko dzieł sztuki, bo na przykład także szkieletu brontozaura. Największy brontozaur, jaki był znaleziony przez paleontologów w XIX wieku, znajduje się w tej chwili w Berlinie i ma wrócić do kraju, w którym został znaleziony, po to, żeby to tam jeździć i oglądać ten szkielet, a nie do Berlina i przy okazji robić zakupy koło bramy brandenburskiej. Więc procesy zwrotów w sytuacjach, kiedy kraje dominujące czują się winne w stosunku do krajów pokrzywdzonych, są już w tej chwili faktem. To nie jest dyskusja teoretyków. To są już czyny, za którymi idą decyzje parlamentów, transporty fizyczne. W związku z tym my musimy się liczyć z tym, że to, co dzisiaj wydaje nam się nieprawdopodobne, za 30 lat będzie już oczywiste. Każdy ruch prawny wykonany przez nas dzisiaj może nas kosztować naprawdę za 10 czy 20 lat ogromną cenę. I to też trzeba przewidywać, jeżeli się jest politykiem, a nie myśleć tylko do końca takiej czy innej kadencji przepisami prawa. Dziękuję. Dziękuję. Pani senator Zdrojewska, pan poseł Myrcha, pani poseł Dolniak, pani poseł Wojciechowska, pan poseł Miller. No, dosyć. To ja bardzo szybko, korzystając z gościny, chciałam poinformować, że myśmy odbyli w Senacie spotkanie Komisji Kultury na temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. I po tym, z udziałem pana profesora Wagnera, i po tym spotkaniu wystosowałam list do premiera, protestujący, ale jednocześnie pytający, czy pan premier podczynił jakieś zobowiązania wobec premiera Węgier w sprawie przekazania tego zabytku kultury polskiej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Chciałam państwa poinformować, że ściągamy z Książnicy Toruńskiej wystawę planszową, żeby tutaj na terenie parlamentu w Senacie, na korytarzu z tej strony między Senatem a Sejmem za kilka dni już te plansze staną i wszyscy posłowie, mam nadzieję, że nie tylko opozycyjni, ale także posłowie PiS pójdą tam i zobaczą po prostu, z czym mamy do czynienia, jak z wartościowym, pięknym dziełem mamy do czynienia. A trzecia sprawa to już tylko pytanie do pana profesora Wagnera. Ten wątek, o którym mówił pan na naszej komisji, bardzo proszę powiedzieć o tych staraniach Węgier czynionych w kierunku Książnicy o wydostanie tego dzieła. Dziękuję bardzo. To jeżeli można, dziękuję pani przewodnicząca, bo dokładnie moje pytanie zmierzało, panie profesorze i szanowni państwo, w tym kierunku, bo tak naprawdę ta informacja na wszystkich trochę spłynęła jak grom z jasnego nieba, bo nie słyszeliśmy, żeby w poprzednich latach ani administracja węgierska czy dyplomacja węgierska podejmowała jakieś wzmożone starania, żeby pozyskać na własność ten wyjątkowy zabytek. No też nie słyszeliśmy, żeby rząd polski działał jakoś w tym kierunku w sposób szczególnie intensywny, a tu nagle się pojawia projekt ustawy, który ma wywłaszczyć. W związku z tym właśnie pytanie, na ile Książnica Kopernikańska wiedziała o tej historii, na ile w ogóle ta historia jest znana, na ile jest to tak naprawdę zaskoczenie dla całego środowiska. Dziękuję. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu pani przewodniczącej. Zanim zadam pytanie, powiem, że słuchanie państwa jest wyjątkową przyjemnością, chociaż temat nazwaliście państwo zbrodnią na dziedzictwie narodowym. Ale to, jak mówicie o sztuce i o bogactwie naszego dziedzictwa narodowego, jest wyjątkowe. A teraz moje pytanie.
jak tworzy się projekt ustawy, to należy nad nim pracować merytorycznie, robić analizy, dyskutować ze środowiskiem, którego może dotyczyć projekt ustawy lub który pośrednio będzie związany z tematem, którego dotyczy projekt ustawy. Zwraca się o wydanie opinii, oceny pomysłu, a dopiero potem tworzy się projekt. I chciałam zapytać, czy wiadomym jest Państwu, chociaż już dzisiaj słyszymy, gdy mowa jest o tym pomyśle, że ponad 10 tysięcy osób podpisało się pod listem protestu, że przedstawiciele bibliotekoznawstwa piszą sprzeciw, czy wydają opinię negatywną, ale ja chciałam zapytać o etap wcześniejszy, czyli czy słyszeliście Państwo, by jakaś instytucja, jakieś muzeum, jakaś biblioteka, czy znany z Państwa środowiska autorytet wydał opinię, ocenę tej decyzji, zanim ona się w ogóle pojawiła? Czy ktokolwiek wydał pozytywną opinię, by powiedzieć tak, to jest bardzo dobry pomysł i nie uszczupli naszego dziedzictwa narodowego, czy też w ogóle takich działań nie było, co potwierdzi to, co mówili przed chwilą państwo posłowie i w ogóle państwo przede wszystkim w swoich wypowiedziach, że to nic z kulturą i rozumieniem kultury nie ma wspólnego, tylko kierowane jest doraźnymi celami politycznymi, żeby umocnić tą relację Polska-Węgry, ale nie w sensie pozytywnym, tylko doraźnych celów politycznych. Bo jeżeli tak jest, to to jest jeden z najgorszych pomysłów, który współczesnej, obecnej władzy mógłby przyjść do głowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Były trzy pytania, to może teraz rzeczywiście Państwo spróbujecie na nie odpowiedzieć. Potem ostatnia tura to będzie pani poseł Wojciechowska, pan poseł Miller i pan poseł Lenz po raz drugi. Dobrze, z Torunia. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja pozwolę sobie jednocześnie odpowiedzieć na pytanie zadane przez panią senator i przez pana posła, dlatego że problemy przez państwa poruszone się niejako zazębiają. Zobrazuję państwu dwa zjawiska. Pierwsze to, jak cennym w opinii Węgrów jest ten wolumin, a po drugie, co się wiąże z tym pierwszym, jak bardzo od dawna, i to już jak państwo słyszycie, jest zapowiedź mojej odpowiedzi, od dawna oni o ten wolumin zabiegali. Otóż wiadomo mi, między innymi od byłej pani dyrektor książnicy, że strona węgierska, kolejne rządy węgierskie zabiegały o pozyskanie tej książki z Polski, z książnicy już od wielu lat. Z mojej perspektywy nie jest to nic dziwnego, dlatego że tak jak już sobie mówiliśmy, Węgrzy doskonale od wieków są świadomi tego, że w Polsce, w Toruniu znajduje się absolutnie wyjątkowa książka z ich wielkiego księgozbioru Macieja Korwina. A zatem Węgrzy między innymi, nie zawahałbym się tutaj powiedzieć, z wyrachowania polegającego na poczuciu, że w Polsce istnieje przekonanie o szczególnych więzach między Polską a Węgrami, starali się ten mit wykorzystać poprzez naciski na polski rząd, na bibliotekę, w sensie na Księżnicę Kopernikańską, by ten wolumin pozyskać. Ale zawsze wszelkie próby dyskusji na ten temat były natychmiastowo zamykane. Z tych względów, o których i pani profesor, i pan doktor, i ja również mówiliśmy. O tego rodzaju wymianach, prawda, jak w prywatnych domach kolekcjonerskich, ja tobie coś, a ty mi coś innego, się na szczeblu państwowym po prostu nie mówi, a już zwłaszcza wtedy, gdy mówimy o skarbach narodowych. A zatem nigdy dotąd Węgrzy nie uzyskali żadnych zapewnień czy deklaracji dotyczących tego rękopisu, mimo wykonywanych ruchów w tym kierunku. Dziś natomiast powiedziałbym, że wykorzystali bieżącą sytuację polityczną i szczególne relacje między rządem Rzeczypospolitej a premierem Orbanem, by uderzyć ponownie.
I jak my przypuszczamy w Toruniu, podkreślam przypuszczamy, ze względu na to, że nie znamy treści umowy pomiędzy Muzeum Narodowym w Budapeszcie a Państwowymi Zbiorami Sztuki na Wawelu, że tyczy się oczywiście owej zbroi, mamy prawo przypuszczać, że premier Orban z premedytacją stworzył plan odzyskania z Polski tego kodeksu, zanim jeszcze powstała koncepcja przyjacielskiego daru w postaci zbroi dla polskich zbiorów. Ja osobiście z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładam, że premier Orban jako wykształcona osoba w konsultacji chociażby z dyrektorem Biblioteki Narodowej na Węgrzech, Muzeum Narodowego na Węgrzech, uznali, że pojawiła się świetna okazja ku temu, by wreszcie po wielu latach starań wydostać to arcycymelium i to arcydzieło znajdujące się w zbiorach polskich. I przeprowadzili akcję polegającą na tym, że w pierwszej kolejności tak zwanie podarowali nam zbroję, co do której polskości, tutaj przed chwilą pani profesor się wypowiadała, jest to przynajmniej kwestia dyskusyjna, by po pewnym czasie wrócić do tematu i zażądać, a przynajmniej wyrazić nadzieję, że strona polska w geście, no bądź co bądź, rewanżu, przyjacielskiego rewanżu, podaruje Węgrom ten bezcenny kodeks. To są nasze przypuszczenia z tego względu, że nie znamy treści umowy, a tym bardziej nie znamy treści zakulisowych rozmów. Natomiast wobec faktu, że Węgrzy już od dawna bardzo interesowali się tym woluminem, co mnie osobiście nie dziwi, bo jest to arcycmelium i arcyskarb dla nich, wykorzystali bieżącą koniunkturę polityczną. Ja jeszcze poproszę o głos, może nie tyle, żeby uzupełnić, bo wypowiedź profesora Wagnera uzupełnienia nie wymaga, ale żeby uświadomić państwu, że tak naprawdę tego typu gesty, to znaczy przyjść po cudze, bo się chce mieć, historia wymiany międzynarodowych prezentów zna tylko z obszaru władzy absolutystycznej. Piotr Wielki chciał mieć bursztynową kamnatę, to mu dali. Zwłaszcza, że była bardzo żółta i nieładna. Tak? Z większych problemów sprezentował mu pruski król ten przedmiot. I jak mówię, chciał Bierut de revolutionibus i dał za to coś, co tam znalazł, to dostał. Ale żadna demokratyczna władza świata nie zna sytuacji, żeby własny skarb dziedzictwa narodowego uszczuplać, jeżeli nie ma żadnych punktów zahaczenia do roszczeń. Proszę na to zwrócić uwagę, że te wszystkie dyskusje, które toczą się w tej chwili na świecie, dotyczą obiektów, co do których są mniej lub bardziej uzasadnione roszczenia z przeszłości. Tak jak my cały czas mówimy Szwedom, a może byście nam oddali to, co żeście zabrali podczas potopu. No i wiadomo, że żadnego prawnego punktu zahaczenia do tego nie ma, ale my się czujemy pokrzywdzeni od 400 lat, czy tam iluś, i liczymy na to, że może wreszcie za którejś władzy szwedzkiej ktoś się nad nami ulituje i coś z tych szwedzkich z rabunków, które wywiózł Gustaw Adolf z Polski w 60-tych latach XVII wieku do nas wróci. I opowiadamy sobie to na forach facebookowych, piszemy w różnych artykułach, dokumentujemy ten szwedzki zabór. Mamy cały czas poczucie krzywdy, że oni nas wtedy okradli i dobrze by było, żeby zwrócili. Mamy roszczenia, tak? Nie mamy praw, ale mamy roszczenia. I sytuacja polityczna sprzyjająca może kiedyś rzeczywiście zaskutkować tym, że coś z tego do nas wróci. Ale nie ma żadnych podstaw do tego, żeby jakiekolwiek demokratyczne państwo w jakichkolwiek okolicznościach zwracało się do innego demokratycznego państwa o sprezentowanie czegoś, co ten drugi posiada w sposób legalny i ma to w dziedzictwie. To jest kluczowe w tym wszystkim. Nie ma w ogóle punktu zahaczenia do roszczeń. W związku z tym dać coś, co jest wspólną własnością całego polskiego narodu, bo dziedzictwo jest własnością narodu, w imię doraźnych celów politycznych, jest moim zdaniem złamaniem konstytucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pytanie pani poseł Dolniak odpowiedź była? Te konsultacje. Pytałam, czy były wydawane przez kogokolwiek, zanim pojawił się pomysł, opinie, które mogłyby potwierdzić, że tak, że to jest pomysł, który
w świetle prawa polskiego może zasługiwać na akceptację, że słuszna jest decyzja? Czy ktokolwiek wydał taką opinię lub wyraził takie stanowisko? Żeby była decyzja pozytywna, tak? Czy była taka, czy ktoś... Tak, tak. Ja zakładam, że stanowisko Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury było wypracowane jeszcze zanim pojawiła się ustawa, ale ono było negatywne. Negatywne. Mhm. Jeśli można, dopowiadając odpowiedź na pytanie pani poseł, no w pierwszej kolejności pozwolę się podzielić pewną refleksją, bo w miłych słowach wypowiedziała się pani na temat tego, co, jak mówimy o tym ponurym problemie, jakim jest próba zabrania nam kodeksu Korwina. Ja bym może trochę refleksyjnie powiedział, że o dziełach sztuki tej rangi, co właśnie kodeks Korwina, o pomnikach kultury narodowej i światowej tej rangi, co kodeks Korwina, to wie pani, nawet trudno mówić inaczej, jak z zachwytem i podziwem, prawda? Ranga artystyczna i historyczna tego obiektu niejako zmusza do tego, by mówić o nim z należytym szacunkiem i atencją. Natomiast jeżeli chodzi o pani pytanie i odpowiedź na bazie mojej wiedzy na ten temat, prawda, jako bliskiego współpracownika Księżnicy Kopernikańskiej, a jednocześnie osoby zorientowanej w tym, co działo się w sejmiku wojewódzkim. Odpowiedź mi absolutnie nie. Rządowy plan, czy zgoła żądanie, by wydać ten wolumin, nie był poprzedzony żadnym zapytaniem dotyczącym tego, jakie jest stanowisko księżnicy w tej sprawie, prawda? Nie było poprzedzone żadnym zapytaniem do władz samorządowych, jako z formalnego czy prawnego punktu widzenia właściciela tego woluminu, jaki jest ich stosunek do tej książki jako własności Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja o tym, czy plan, by z księżnicy wydostać ten wolumin, została podjęta arbitralnie w kręgu rządowym, bez konsultacji z nikimkolwiek. W tym kontekście ja pozwoliłbym się odnieść do tego, co pani profesor mówiła o stanowisku wypracowanym przez Radę przy Bibliotece Narodowej. Otóż powiem uczciwie, że ja osobiście, jako i naukowiec, ale przede wszystkim bibliofil, mam bardzo poważne wątpliwości, zarówno merytoryczne, jak i moralno-etyczne względem jednego z pasusów, który w tym stanowisku był zawarty. Mówię o tym dlatego, że o tym mówiło się podczas niedawnej piątkowej konferencji w Toruniu, gdzie analizowaliśmy treść właśnie owego stanowiska Rady przy Bibliotece Narodowej. Otóż jest w tym stanowisku zawarty pogląd, że jedyna sytuacja, w której można by wymienić te, czy oddać ten wolumin z Książnicy Kopernikańskiej, to ta, w której zaoferowany byłby obiekt porównywalny. A zatem Rada przy Bibliotece Narodowej przyjmuje pogląd, że jeżeli Książnicy by zaoferowano coś porównywalnego, prawda, może ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Polsce, we Warszawie, a może z Biblioteki Narodowej w Budapeszcie, no to wtedy byłaby zupełnie inna rozmowa. Wtedy można by wydać. Ja na to, jako polski naukowiec i polski bibliofil, odpowiadam, że to jest koncepcja kuriozalna, ponieważ zbiory narodowe, a zwłaszcza zbiory obejmujące skarby narodowe, to nie prywatne domy kolekcjonerskie, w którym jeżeli ja przychodzę do kolekcjonera i chcę od niego kupić coś, a on mówi nie, 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 tego ci nie sprzedam, ani nie wydam, to oferuję kolejny obiekt, jeszcze lepszy obiekt, by od tego kolekcjonera to wydostać. Zbiory narodowe obejmujące skarby narodowe to nie prywatne kolekcjonerskie kolekcje. Dlatego absolutnie nie zgadzam się z tym stanowiskiem, które wyrażone zostało przez Radę przy Bibliotece Narodowej, ponieważ ono sprowadza zbiory Książnicy Kopernikańskiej, a szerzej zbiory wszystkich polskich bibliotek i polskich muzeów do rangi porównywalnej z prywatnymi kolekcjonerami, prawda? Czy kolekcjami. Nie odpowiada nam taka oferta, no to podyskutujmy o innym i zamieńmy się na coś porównywalnego. Tego ze skarbami narodowymi po prostu się nie robi, bo gdyby zaczęło się robić, to odtąd może się okazać, na zasadzie precedensu, o którym mówiliśmy przed chwilą, że wszystkie rządy wszystkich krajów, których dzieła mamy w granicach Rzeczypospolitej, zaczną się ubiegać o to, by przekazać im te dzieła, włoskie, holenderskie, francuskie, prawda, niemieckie i wszystkie inne, z a priorycznym założeniem, że my wam damy coś porównywalnego. To się nie mieści w głowie.
Tyle mogę pani poseł odpowiedzieć. Dwa słowa tylko dodać do tego. Bardzo proszę, tak. Ja sobie nie wyobrażam, reprezentując organizację zrzeszającą muzealników polskich, żeby jakikolwiek poważny polski muzealnik zechciał wydać poważną opinię pozytywną w tej mierze, ponieważ straciłby po prostu w środowisku twarz całkowicie. I dodam do tego, że z całej tej dyskusji wynika dla mnie niezwykła zupełnie sytuacja. Znaczy, zamiast ofiarować komuś jakiś prezent i uhonorować tę osobę, rząd polski proponuje awanturę, która będzie do tego ciągnęła się strasznie długo, ustawiając siebie niestety, i tutaj odwołam się do tego, o czym mówi pan poseł, posługując się językiem kolokwialnym, ukazując się w pozycji strasznie frajerskiej, to znaczy za bezdurno oddawać skarb narodowy. Przecież niewiarygodna zupełnie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Wojciechowska, pan poseł Miller i na tym będziemy kończyli, chyba że tu jeszcze pan poseł Lenz i pan poseł Adamowicz. Wszystkiego, na wszystko mamy 5 minut. Bardzo dziękuję. Ja szybciutko tylko jestem w ogóle przerażona tą sytuacją, która zaistniała, i świadczy to o całkowitej ignorancji i lekceważeniu polskiego narodu. Pomyślałam sobie, że to jest, przepraszam za takie porównanie, ale że to jest jak u cioci na imieninach. Ty mi dałeś karewkę, więc ja ci dam coś tam innego, w ogóle nie myśląc o konsekwencjach tej transakcji. I jeszcze na koniec, kto za to w rzeczywistości zapłaci? Bo nie pan premier Morawiecki, prawda? To będzie między instytucjami akt nadania, ale ktoś później będzie się tłumaczył, bo w ostateczności rząd powie, że to nie on przekazał. Dziękuję państwu bardzo. Poseł Miller. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja powiem ostrzej. Dziękuję panom i pani minister za poszerzenie naszej wiedzy. Natomiast dzieła i skarby kultury narodowej są dziełami, własnością nas wszystkich. Wszystkich Polaków, nie pana Morawieckiego, nie rządu, bo oni nie są właścicielami tego. I to, co chcą zrobić, to jest rabunek. To jest po prostu okradanie. Pan premier Morawiecki nie ma prawa okradać narodu polskiego z takiego wybitnego dzieła. Przypomnę, że rząd jest w tej chwili 7 lat, a manuskrypt ma 500 lat. Tego rządu za parę lat nie będzie. A polska historia, polska kultura będzie dalej. Ta ustawa, którą chcą przepchnąć przez Sejm, jest bezprecedensowa. Dlatego, że moim zdaniem jest ona szalenie niebezpieczna, bo może stanowić właśnie odwrotnie precedens do ustawiania dla następnych rządów, nie wiemy jakie będziemy mieli, do tego, żeby rozdawać majątek narodowy. I my dzisiaj musimy krzyczeć głośno nie, głośno państwa poprzeć i uświadomić Polakom, że ten rząd po prostu nas chce okradać. A na koniec powiem, że te 25 milionów złotych to też nie są pieniądze ani rządu, ani pana Morawieckiego, tylko są pieniądze z podatków wszystkich Polaków. I bardzo będę się cieszył, jeżeli skutkiem tego wszystkiego i na końcu skończy się tym, że 25 milionów po prostu pan Morawiecki da księżnicy w Toruniu. I tak powinno się to skończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Lenz, pan poseł Adamowicz i odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Nawiązując do wypowiedzi pani senator Zdrojewskiej na temat tej mini wystawy, która będzie miała miejsce na terenie polskiego Senatu, gdzie każdy będzie mógł pójść zapoznać się z informacją dotyczącą manuskryptu, chcę przekazać wszystkim zainteresowanym, że z inicjatywy posłów z Torunia przygotowaliśmy 500 sztuk, wydrukowaliśmy 500 sztuk materiałów informacyjnych dotyczących manuskryptu, który to materiał przekażemy każdemu parlamentarzyście do ręki na sali plenarnej, aby mógł się zapoznać osobiście i poczytać, czego dotyczy cały problem. Jeszcze dodam jedną bardzo ważną rzecz a propos politycznych aspektów tego problemu. Otóż przypomnę, że Rada Miejska Torunia podjęła jednogłośną uchwałę. Jest tam też reprezentacja nieduża, ale jednak radnych Prawa i Sprawiedliwości, i jednogłośnie Rada Miejska Torunia sprzeciwiła się przekazaniu manuskryptu w celach politycznych. I warto też o tym pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Zwracam się do ekspertów, tudzież do koleżeństwa parlamentarzystów.
Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, dlatego zaproponuję, kończąc może trochę małą dawkę czarnego humoru. Była to poruszona kwestia ekwiwalentu wartości dzieł, zbroi, nieistotne, ile można by było na rynku antykwarycznym 100 milionów, powiedziała pani profesor. Ja może mam inny pomysł, a mianowicie zamek w Niedzicy nad Dunajcem został wybudowany przez węgierski ród Berżewiczych. Ostatnim właścicielem tego zamku w Niedzicy, mówię o Spiszu, to węgierska rodzina Salomonów. Więc ja może wystąpimy z apelem do prezesa Rady Ministrów pana Morawieckiego, aby przeprowadził lifting zamku w Niedzicy i na przykład na 50 lat udostępnił go jako letnią rezydencję premiera Viktora Orbana. Dziękuję uprzejmie. Ja tu muszę stanowczo zaprotestować. Ja też protestuję. Ponieważ zamek w Niedzicy jest własnością Stowarzyszenia Historyków Sztuki, której jestem członkiem, który prowadzi tam Dom Pracy Twórczej, gdzie możemy odpoczywać po trudach całego roku i nie damy sobie tak łatwo zabrać zamku Salomona. Pani profesor, moja żona też jest członkiem tego stowarzyszenia i ja ją przekabacę, żeby głosowała za. Ale ja protestuję, ponieważ... Ja protestuję, ponieważ nie ma bardziej absurdalnego pomysłu, z którego ta władza by nie skorzystała. Więc ja bardzo proszę pana posła. No właśnie. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, pani przewodnicząca, nic się nie będę wypowiadał. Pani Daba Błońska. No, ja tak na zakończenie chciałam powiedzieć, że po tej dyskusji mam coraz większe przekonanie, że pan Morawiecki nie wiedział, co chce dać Orbanowi. Po prostu zgodził się, wydawało mu się, że to jest takie łatwe, letnie i nic się z tego nie wydarzy. I to, że samorząd protestuje, że historycy protestują, muzealnicy i to, że o tym rozmawiamy, moim zdaniem spowoduje, że ten proces będzie zatrzymany, bo bardzo widać, że jednak na takie spotkania także premier powinien się przygotowywać, a jeżeli coś komuś obiecuje, to powinien wiedzieć, co to jest i zapytać się swoich doradców, co to jest, jakie to przyniesie skutki. Więc ja mam nadzieję, że czym więcej będziemy i głośniej o tym mówili, to mam nadzieję, że tę sprawę zatrzymamy. Dziękuję bardzo. Państwu jeszcze po jednym zdaniu, jak rozumiem, bo to tak ostatnio już były bardziej luźne uwagi. Ja chciałabym tylko państwu podziękować za zaproszenie. Za to, że mogliśmy przyjść i opowiedzieć państwu o tym, co my wiemy, a czego większość ludzi ma prawo nie wiedzieć, bo to jest wiedza specjalistyczna, i uświadomić, że gramy o wysoką stawkę, dużo cenniejszą niż na pierwszy rzut oka może się wydawać, bo gramy o przyszłość dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo. Ja w paru słowach tylko bym wyraził najgłębszą nadzieję, że pomimo wszystkich zawirowań, które obecnie mają miejsce wokół tego rękopisu, ten nasz wspólny polski narodowy skarb pozostanie w naszej ojczyźnie i na zawsze będzie miarą wspaniałości naszej narodowej kultury, nie tylko węgierskiej, ale naszej polskiej kultury. Chciałem bardzo podziękować za to spotkanie i powtórzyć, że nasze stowarzyszenie poprzez wszystkich swoich członków w kraju i poprzez instytucje muzealne będzie czyniło starania, żeby zarówno tę rzecz nagłaśniać, jak również prosić naszych członków, żeby zwracali się do swoich posłów z takim właśnie apelem, by ta ustawa nie została przegłosowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja z kolei państwu bardzo dziękuję. To było naprawdę bardzo, bardzo interesujące spotkanie i też jestem optymistką, że być może ten taki masowy opór, naprawdę masowy, sprawi, że ta ustawa nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ nawet jeśli nie zostanie uchwalona, a ujrzy światło dzienne na posiedzeniu komisji bądź Sejmu, to już jest kompromitacja. I ja bym wolała, żeby ten Sejm się naprawdę wreszcie przestał kompromitować. I państwu dziękuję za to, że nam w tym pomagacie. Dziękuję.